Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Wiele lat już minęło, kiedy pełniłem posługę rekolekcyjną w Puławach, w parafii Świętej Rodziny. Mówią na Niwie, może ktoś był w tej parafii, zna. Miałem spotkanie z dziećmi i był mi potrzebny chleb. Myślę, miasto duże, więc spokojnie znajdę sklep spożywczy. I tak się stało na tym osiedlu. Był sklep spożywczy, kupiłem chleb. Pomógł nam w spotkaniu z dziećmi, nie tylko dlatego, że dzieciom opowiadałem coś o chlebie, ale jak dobrze pamiętam, zjedliśmy go ze smakiem, bo był świeżutki. I w tej historii nie ma właściwie nic nadzwyczajnego. Dlaczego ja wam ją opowiadam? Otóż dlatego, że niezwykła była nazwa tego sklepu spożywczego w Puławach. Nad drzwiami wejściowymi brzmiał napis Dom Chleba. Dom Chleba. W Świdniku nie zobaczyłem jeszcze takiego sklepu spożywczego, takiej nazwie. Nie wiem, czy na Bazylianówce jest sklep spożywczy o takiej nazwie. Pochylaliśmy się nad stołem Bożego Słowa. Dotykaliśmy tajemnicy Chrztu Świętego, tajemnicy konfesjonału i sakramentalnej spowiedzi. A dzisiaj jesteśmy, jak cały czas, w Domu Chleba, czyli w tym Kościele, jak w każdym, i chcemy się pochylić nad miejscem najważniejszym w Kościele, z którego ten chleb przychodzi do nas. Tym najważniejszym miejscem jest ołtarz. Jest ołtarz. Jaki to chleb otrzymujemy? Kim jest ten Bóg, którego przyjmujemy? Zobaczcie, słowo, które dzisiaj przychodzi, mówi, że gdyby nawet mama zapomniała o swym dziecku, co jest niemożliwe, ale gdyby tak się stało, ja nie zapomnę o tobie, mówi Bóg. Ale kiedy jest czasami tak, że wydaje nam się, że Bóg zapomniał,
to Izajasz mówi, dlatego tak człowiek myśli, bo Bóg wie o tym, kiedy jest czas łaski i dzień zbawienia. I w odpowiednim czasie, kiedy, jak mówi święty Paweł, nadeszła pełnia czasu, dał swojego Syna Jezusa. I dzisiaj w tej Ewangelii aż dwa razy Jezus mówi takie przedziwne zdanie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie. I później kończy, ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Co tak naprawdę mówi Jezus? Otóż w tym prostym zdaniu, które jak klamra zwiela dzisiejszą Ewangelię, wyraża tę myśl, że On i Jego Ojciec są jedno. Tę jedność uzyskuje przez posłuszeństwo, bo przyszedł, by pełnić wolę Ojca i by światu objawić miłość Boga do człowieka. I ta miłość wyrażała się, kiedy Jezus nauczał, kiedy leczył i uzdrawiał, ale najpełniej wyraziła się w chwalebnym krzyżu, chwalebnym, bo Pan zmartwychwstał. I od tego momentu w Kościele, także dzisiaj na tej mszy świętej, możemy mieć wiarę, że z Chrystusem każdy krzyż jest chwalebny, że z Chrystusem każda śmierć staje się bramą do życia wiecznego. I oto ten chleb, który otrzymujemy z tego ołtarza, dzisiaj też go otrzymamy, to jest właśnie ta paschalna miłość. Pan dynamiczny, Pan pełen miłości, Pan, który przychodzi, by nakarmić nasze serca, by dać nam tę łaskę, która jest nam tak potrzebna. Komunia święta, którą przyjmujemy właśnie z tego ołtarza. Zobaczcie, msza święta jest darem. My mamy trudność w tym. Wielu ludzi mówi, że nie idzie do kościoła, bo z czym pójdę? Tyle nagrzeszyłem, to z czym pójdę? To nie jest nasza wiara. Nasza wiara jest darem. My przychodzimy, by przyjąć tę miłość z ołtarza, kiedy Pan po raz kolejny, a zawsze jedyny, pokazuje, daje nam doświadczenie, jak nas kocha, jak nas kocha. Trudne to jest, żeby, bo trzeba być dzieckiem, stawać się dzieckiem. Dzieci umieją przyjmować dary, żeby ten dar przyjmować, ale to tak jest. Bo kochani, w naszym życiu, jak wiecie, w relacji do męża, do żony, do dzieci, do wnuków, w pracy, idzie tylko o jedną rzecz, żeby kochać poprzez słowo dobre, poprzez gest, jakieś odniesienie, jakąś relację. Żeby kochać, trzeba najpierw mieć doświadczenie, że się jest kochanym. Pewien dziennikarz, żebyśmy to rozumieli, dowiedział się, że gdzieś daleko w Azji jest człowiek, który ma największą na świecie perłę. Więc postanowił ją zdobyć, tę perłę. Zebrał bardzo dużo pieniędzy, poleciał samolotem, gdzieś później jakimś samochodem, dojechał nad brzeg morza i znalazł tego człowieka. Okazało się, że żył prosto, zwyczajny dom. I mówi, podobno masz perłę największą na świecie. On mówi, mam. To mi ją sprzedaj, bo ja przyjechałem ją od ciebie kupić. A ten stary rybak popatrzył na tego dziennikarza i mówi, nie mogę ci jej sprzedać. Ten się uśmiechnął. Mówi, jak nie możesz mi jej sprzedać? To jest kwestia sumy. Powiedz ile i solidnie zapłacę. Jeśli nie mam przy sobie tyle pieniędzy, mam konta w bankach szwajcarskich, wymień jaką sumę. Ten stary rybak jeszcze raz popatrzył na niego i mówi, widzę, że bardzo chcesz mieć tę perłę. Wierz mi, nie mogę ci jej sprzedać, ale jak ją bardzo chcesz mieć, to ja ci ją dam. Ten za nie mówił, znał mniej więcej wartość tej perły i mówi, jak to mi ją dasz? Uczciwie mi ją sprzedaj. Widzisz, przyjacielu, mówi ten rybak, tu nad brzegiem morza,
trudnimy się połowem pereł. Historia tej pereł jest taka, że tego pamiętnego poranka wraz z moim synem łowiliśmy perły z dna morza. Wydobywali na brzeg. I przy którymś nurkowaniu zobaczyliśmy właśnie tę. Była bardzo głęboko. Niebezpiecznie było podpływać. Dawałem synowi znaki pod wodą, żeby nie płynął, ale on podpłynął gdzieś bardzo głęboko, wydobył tę perłę, złożył ją na brzegu morza, ale widzisz, kończył opowieść stary człowiek, stary rybak, przypłacił to życiem. Ta perła, przyjacielu, to życie mojego dziecka. Są takie pieniądze, które możesz mi dać, które mi zwrócą życie mojego syna. I on zrozumiał, że jeśli tę perłę chce mieć, on jej nie może kupić, on ją może przyjąć. Kochani, tą perłą jest nasz Pan, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię i w każdej Eucharystii na ołtarzu właśnie przychodzi. Bóg dał swojego Syna i my nie jesteśmy w stanie niczym zapłacić za tę miłość. Zresztą Bóg tego nie chce. Bóg zaprasza, żebym uwierzył, żebyś uwierzył, że przychodzi jako dar, bo Cię kocha, bo chce obdarować Twoje życie, dać Ci, siostro i bracie, ten dowód, że z Tobą jest. Wczoraj, pamiętacie, wspominałem siostrę Janę. Ona w tym fragmencie, który czytałem, tam użyła takiego ciekawego zwrotu. Pisała, że na tej Syberii, zesłaniu, i mówi: podjęłam śmiały, ale groźny w następstwach krok. Na szale położyła swoje życie, ale nie napisała, że się lękałam, tylko napisała, że podjęła ten groźny w następstwach krok, ale śmiało, czyli była odważna. Co w tym zdaniu wyraziła siostra Jana, późniejsza siostra Jana? Pokazała jedną rzecz. Jak wielkie, mocne było jej doświadczenie Boga od domu rodzinnego począwszy. Jak ten Bóg poprzez sakramentalne życie i poprzez życie modlitewne zakorzenił się w jej sercu. Że ona wiedziała, że może to się skończyć różnie, ale nie miała lęku, bo wiedziała, że nawet jeśli nie pójdzie po jej myśli, po ludzku, bo chciała tam wrócić i dalej żyć, to Bóg przewidzi, Bóg przeprowadzi. To doświadczenie jest potrzebne, kochani, nam wszystkim. Doświadczenie mocnej wiary. Doświadczenie mocnej wiary. Bo rzeczywiście trzeba nam słuchać słowa, praktykować, przyjmować sakramenty, by żyć. Żeby to rozumieć, chcę się podzielić z wami pewnym doświadczeniem, bo jak widzicie, świat daje nam antykatechezę. To znaczy, jest przeciwny Bogu. Ta pandemia, wojna, jakieś rodzinne, osobiste sprawy. Arcybiskup senior, znany nam wszystkim, już nieżyjący, Bolesław Pylak, kiedyś nieraz mówił taką rzecz ciekawą. Mówi: idą czasy, kiedy diabeł wyrzuci z kościoła tych spod chóru. Uwaga, ci, którzy stoją teraz pod chórem, spokojnie, to przenośnia. Że idą czasy, kiedy Bóg wyrzuci, kiedy diabeł wyrzuci z kościoła tych spod chóru, to znaczy tych letnich, że nie mam czasu na słuchanie słowa, chciałbym usłyszeć Boga, ale nie słucham Go. Ze spowiedzią to tak od czasu do czasu, no bo jak święta idą, z komunią świętą w niedzielę, no to nie mogę, no to mija jedna, później miesiąc, później pół roku i dopiero gdzieś tam przy świętach. I rozumiecie, i to tak jest. Ja miałem takie doświadczenie, nim się na koniec podzielę. Zaproszony zostałem tam w okolicach Świdnika na takie spotkanie modlitewne.
nazwa ulicy, ulica Wąska, nie znacie, ale żeby było łatwiej. Otóż nie wiedziałem, gdzie ta ulica jest, więc tam w internecie prosto wypisałem Świdnik, czy tam Krępiec, ulica taka i taka, wyskoczyło. Ja sobie tak pobieżnie przyjrzałem, aha, tędy, wyjadę ze Świdnika, Krępiecką, skręcę w prawo, w Jarzębinową, później w lewo, w Szkolną i później boczna od Szkolnej, to jest Wąska, prosta sprawa, zamknąłem internet i zacząłem swoje rzeczy robić, kolejne, dalsze. Ale nie przewidziałem jednej rzeczy. Dopiero uświadomiłem to sobie, kiedy ruszyłem w drogę, że będę tam jechał nocą. Niby drobna rzecz, że będę tam jechał nocą. Świdnik oświetlony, wyjechałem, Krępiecka spokojnie. Jak skręciłem w Jarzębinową, zaczęły się schody. Zwolniłem do iluś tam 30 na godzinę i myślę, gdzieś tu będzie Szkolna. Oczywiście minąłem. Widzę, że nie tędy droga. Wróciłem, znalazłem Szkolną. Skręciłem w nią, jadę, ale nie wiem, gdzie teraz skręcić. No wiecie, zatrzymałem, wysiadłem z tego samochodu, sprawdziłem numer domu, później dojechałem i później sobie pomyślałem, no właśnie tak to jest, że nie przewidziałem, że będę jechał nocą. Drobna sprawa, drobna sprawa. W ciągu dnia to właściwie pobieżnie sobie to wszystko zrobię i trafię. Ale nocą jest inna historia. Żeby nocą dojechać do miejsca, którego nie znam, pierwszy raz jadę, ja muszę dokładnie mieć punkty odniesienia, że tak jak do domu idziemy, z zamkniętymi oczyma trafię. Kochani, dokładnie tak jest z naszą wiarą. Kiedy przychodzą różne mgły, różne mroki, a często ciemności i noce, nie da się pobieżnie być w Kościele Świętym. Naprawdę potrzebne jest usłyszeć, że Bóg mówi, że mnie kocha, a żeby to zrobić, trzeba słuchać raz, drugi, kolejny. Nie da się od tak sobie powiedzieć, tak, Bóg ma dobre oczy, kochające serce i gotowe do pomocy ręce. Trzeba do tego konfesjonału pójść, raz, drugi, kolejny, pokornie uklęknąć. Nie da się przyjść do Komunii Świętej w Wielkanoc, a później tak jak wypadnie. Potrzebujemy w każdą niedzielę karmić się tym chlebem życia, żeby mieć to doświadczenie, że czy jestem w kościele, czy jestem w domu rodzinnym, czy jestem na zakupach, to ta łaska Chrztu Świętego mi towarzyszy. Jestem dzieckiem Boga i pociąga mnie Jego miłość. A kiedy przychodzą różne trudności czy ciemności, nic się nie wydarzy, bo mam jasne punkty odniesienia, piękne doświadczenia, że jest trudniej, bo w ciemności jedzie się trudniej, idzie się trudniej, żyje się trudniej, kiedy przychodzą różne kryzysy i różne sytuacje niełatwe, choroby, starość, inne piece ogniste, tak jak mówiłem. Ale jeśli jest to doświadczenie Boga, to ja wolniej, ale mając te punkty odniesienia, żyję. Papież Benedykt XVI, nieżyjący już, w swoim testamencie, i tym chcę zakończyć nasze rekolekcje, dziękował za dar życia, powołania, a na końcu zapisał zdanie, które chcę przytoczyć. Pisał tak: trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zmylić. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół przy wszystkich Jego niedoskonałościach jest naprawdę Jego ciałem. Nie dajcie się, nie dajmy się zmylić i trwajmy mocno w wierze. Niech się spełnia. Amen.